Siemano wszystkim, z tej strony FemmeBrat, to jest kolejny odcinek z gry American Truck Simulator. Dzisiaj ze mną wyjątkowo będzie Mateusz. Cześć. Ale nie będzie grał, no bo wiadomo, multiplayera jeszcze nie ma. Nie gra nawet w American Trucka, na razie sobie pyka po prostu w Herosa. Nie chciałem go kulturalnie wyrzucać z Escape'a, ani się rozłączać, porzucać go na pastwę losu, więc zostawiłem go i... No, on coś co tam będzie narzekał, że go atakują co chwilę i że nie daje rady, a ja będę po prostu sobie grał. No tak, tak to jest, jak się wybiera kiepski scenariusz. Jak się gra samemu na najmniejszej mapie. Kurde. Kiedyś to była klasyka. Ja to rozwalałem, kurde, wszystkich. Dobra. Trzeba uleczyć tego dziada. No co, ty cały czas w zamku siedzisz? W zamku siedzę, się bronię, nie? A ty w ogóle chyba nie masz tych kopalni żadnych, nie? Nie. Ja pierdziel, wszystkie ci pozabierali. Przychodzi mi tylko ten kasa, nie? Ja dziękuję. I mogę tylko wykupywać armię. Weź tam zabij w końcu jakiegoś komputera, kurde. Przecież ja tych bohaterów non stop zabijam. No ale to oni ciebie atakują, nowy. Tak? A przychodzą nowe. No to zabij w końcu, znaczy zabierz komuś w końcu zamek, tak? Drugi. Jak ja nawet nie mogę, nie mam armii, żeby wyjść tam. No, to... Tak, więc tak czy inaczej, moi drodzy, ja sobie właśnie ruszam z parkingu, mamy 200 niecałe kilometrów do celu. Zatankowane auto, wyspałem się, na całe szczęście nie dostałem mandatu za nieprzespanie się, bo już dosłownie miałem od 20 minut 0 minut pokazywało. Więc się bałem, że zaraz kolejny mandat będzie. Zresztą, jakbym go dostał, to byłoby dobrze, bo bym się dowiedział w końcu, ile za to jest mandatu. Bo tutaj mandaty idą w tysiące zazwyczaj. Wiozę znowu paliwo, mam cysternę. No i zobaczymy, teraz powinienem dostać poziom 7. To sobie albo rozdamy ADR kolejny, albo ładunek o wysokiej wartości. Aczkolwiek 150 km to jeszcze kawałek, no to chwilę mi to zajmie. Niestety mam deszcz, nie wyłączyłem go, kurde, i będzie mi napierdzielać. No nie, jeszcze powiedz, że ja to przegram. Od nowa. Mówię ci, musisz teraz wybrać, kurde, sobie przynajmniej M-kę. Na S-ce. Poczekam, aż ty skończysz, to tutaj zagram te dwóch. No, na tej S-ce, może nawet dwóch to już by dał radę, co nie? No bo to, kurde, zmówimy się na jeden komputer, rozpieprzymy go i będzie łatwiej, nie? A samemu to jest ciężko. No i poszło. Został mi jeden gościu. A propos, moi drodzy, ja generalnie tam w planowanych seriach mam Herosa. Natomiast z multiplayera oczywiście nic nie będę nagrywać, no bo multiplayer jest nudny. Wyeliminowano cię. Super. Przegrał. To sprawdzę, jak się nazywał ten scenariusz. Także ja generalnie z Herosa będę nagrywać jedynie tylko kampanię, która chyba jest ciekawa, nawet nie wiem, nigdy jej nie przechodziłem, więc to się wszystko okaże. Jak sprawdzić, jak się nazywa ten scenariusz? Co? No, a masz tą tabelę pod ten? Która tam pokazuje twój wynik? Nie. No to kurde... Cholera... Nie wiem. Czekaj, jest opis scenariusza, to ten po tym będzie można. Zbierz siły, zanim była proszę miejsca, dobra to. Ja będę widział, bo się da SK, to będę wiedział, które było. Pograne. Nie, ja się zastanawiam, wiesz co, coraz bardziej, czy nie zainstalować sobie tego starego Herosa, nie w HD. I z tym dodatkiem właśnie do tworzenia map tych losowych. A tutaj też można chyba tworzyć mapy. Nie możesz sobie tworzyć, musisz te scenariusze grać. No. A jest tutaj edytor map. Edytor map, ale to nie jest jednoznaczne z tym... Edytor map to, że możesz sam sobie tworzyć mapę. Od podstaw.
A tamten dodatek, nie pamiętam jak on się nazywał, Armageddon Blade czy coś takiego. To było na takiej zasadzie, że sobie wybierałeś, że chcesz na przykład XL, podziemia, ile chcesz komputerów i poziom. I on ci generował losowo po prostu mapę, nie? No. No i to było dobre, nie? A tutaj w tym HD no nie zrobili tego niestety dodatku do HD, no i no jest dupa, no i trzeba tu grać scenariusze tylko, a one według mnie są kiepskie, tak? Kurde w mordę! Kurde już w mordę? Trudno. Znowu nagrywam w 30 FPS-ach tego American Trucka. Kurde, bo przecież nagrywałem... Ja pierdziele, nagrywałem GTA, tam mi nie idzie do 60 FPS-ach, zmieniłem na 30 i teraz zapomniałem zmienić to na 60 z powrotem. Co Słaby komputer. No tak, kurde, ten spokój. Nie no, procesor jest za słaby, wiesz, jak na 60 FPS-ów. Bo karta graficzna daje radę bez problemu, tylko no tutaj procesor po prostu jest za słaby, nie nadąża z przeliczaniem taktowania, nie? Hornbrook. Do Hornbrooka wjechałem. Gdzie tu ja mam skręcić? Filunia, chwileczkę! Co ja LOL? Na stację benzynową miałem, kurde, przywieźć ten ładunek. Ale tu jest wyjazd. A tutaj jest wjazd, okej. Ale kurde, ciekawe. No tak, no przecież wieziemy paliwo, no to logiczne, że na stację. Tylko, że w Eurotrucku czegoś takiego nie było. Tu sobie zajedziemy. A, że na stację przywozisz? No, na czepę, na stację normalnie. I tutaj na zaplecze, tak jakby z tyłu, gdzie jest, wiesz, miejsce do właśnie tankowania. Znaczy, dolewania z cysterny, to ja mam właśnie tutaj podjechać, nie? Ale fajnie, kurde. No troszkę krzywo, ale chyba mi zaliczą, tak, zaliczą. Te. Odłączenie naczepy, doskonale. Rezultat. Entuzjasta. 7 poziom. Okidoki. Klasa druga, gazy. A ładunek o wysokiej wartości? Pakowane oferty. 5% wyższego wynagrodzenia za dostawę wysokiej wartości i 18% premii do doświadczenia za dostawę wysokiej wartości. O proszę. 18% premii doświadczenia, dawaj to. Bierę to. Z ADR-em najwyżej później się jeszcze pobawimy. Teraz dajmy sobie mapę. Rynek przesyłek i stąd. Co my tutaj mamy? Jak to nie ma żadnego zlecenia? No nie no, kpiny po prostu, no. Ty, no tu gdzie jestem nie ma żadnego zlecenia. Kurde. Ile jest do przespania się? 9 godzin, no to ja mam iść specjalnie spać, żeby mieć jakieś zlecenie? A jak kurde się prześpię i nie będzie? Dopiero będzie dupa, dobra, zatankujmy sobie. I się prześpimy, no nie mam innego wyjścia, kurde, ale mam już 34 tysiące, kurde. Szaleję po prostu, ty. W American Trucku jest strasznie ciężko zdobyć pieniądze. Także te 34 tysiące to jest szaleństwo po prostu. Dobra, prześpijmy się, zobaczymy. Kurde. Dobra, kierowca coś tam zarobił, 867 euro. I'm impressed. No, spacono, już kurwa kredyt, no i tak to jest. Ty zapierdzielasz, a tu kredyt ci zżera pieniądze i no. Taka robota. Dobra, mapa. Jak dalej nie będzie żadnego przesyłu... Kurwa, to miasto jest zjebane. A kiedy będą nowe dodatki? Nie wiem, kurde, ja mam nadzieję, że jak najszybciej. Mieli dodać jakiś stan, już nawet zapomniałem jaki. I to dosyć niedługo, no. I mieli dodawać też nowe ciężarówki, bo jak na razie są dwie, tylko dwa typy. Ale kiedy to wszystko, to nie wiem. Kurde, znowu... Adera muszę wieść. Chyba, że... a ładunek o wysokiej wartości? W ten sposób jest oznaczony.
Może wziąłbym to i dostał więcej premii za doświadczenie. Tylko że tu jest kurde 9.30 za... Nie, dobra, na razie... Na razie weźmiemy tą cysternę, bo... Za tą cysternę więcej mi płacą. Wyłącz te światła w ciągu dnia, kurde. To nie Polska. Taki kawał po naczepę jechać, ty no. 170 km, żeby wziąć jakąkolwiek naczepę. No tak, bo tutaj kurde, jak gdzie, tu gdzie ja przyjechałem, tu nie ma żadnej firmy. Ja tu po prostu przyjechałem na stację. Dziwnego, że tutaj kurde stąd nie ma żadnej naczepy do wzięcia. Pierdziele. Więcej tu nawet jak będzie oferta kurde i to dosyć dobra, ciekawa, dobrze wypłatna, to ja tu nic więcej nie biorę naczepy, bo to jest bez sensu. To co więcej zarobisz, żeby tutaj przywieźć, to kurde stracisz potem na dojazd do następnej naczepy. Tak zwana, jak to mój szef mówi, jazda na pusto. Okej. I co, i wezmę, podczepię tą naczepę i będę kończył odcinek, bo to... Co, tak szybko? No. No ale wiesz, zanim dojadę do tej naczepy, to trochę minie, nie? Kurde, bo jak tu dziś będzie zaraz policja, to będzie lipa. Dostanę mandat. Czemu tu jest takie spowolnienie do 56 na godzinę? Co ich posrało? What the fuck? Tylko dwupasmowa droga, nic się nie dzieje, żadnych robotów drogowych. Autostrada, rozumiesz, 56 na godzinę masz jechać. Przecież to jest śmieszne w ogóle, to jest kpina. Oho, aha, plus 40 expa za 161 km swobodnej jazdy. Jezu, jakie to są dziwne liczby, jak to się przeliczy na zwykłe kilometry. Ja nie wierzę, serio mam tak jechać z taką prędkością. O, przychód. 400 euro niecałe. Nie no, to jest śmieszne po prostu. Zaraz ją zwolnię po prostu. Ona nie jest w ogóle warta tych pieniędzy. Ta kobieta. No, to, no to w takim tempie to wiesz, to ja kurde będę 3 dni jechał. Ale nie depniesz, bo to nie jest Eurotrack, kurde. W Eurotracku, wiesz, raz na jakiś czas jest fotoradar, dostaniesz 550 euro. Wyrąbane w to, tak? A tutaj walną ci 1000 euro. I to jeszcze na dodatek 3 razy z rzędu. No, no i już leżysz, no. Leżysz i kwiczysz. Tak. Daj spokój, kurde. Nie, no to jest żenada, no. W tamtą stronę nie było takiego ograniczenia, w tą nagle jest, no to... The hell? Jedźcie, tępe dzidy. Jest! Do 89 zwiększyli nagle. Ja pierdziule. Z2 idę po jakiś piczku. Tak, tak. Też by mi się kurde coś przydało, bo jadłem dopiero co obiad. I mnie teraz tak suszy. O, akurat gliny, kurde. Rąbane. Hello, Mr. Officer. Tu będę skręcał. Ograniczenie. On zaraz za mną był. Ale tu przynajmniej był znak. Tutaj przynajmniej był cholerny znak. A nie to co wszędzie. No i oni nie pojadą, kurde, bo przecież to są cioty.
No i policja za mną, no i ja tu nie mogę nic odwalić, kurde, że wiecie, sobie na skróty pojechać albo naokoło. O, czerwone ten jedzie, pierdzieli. Kurde, jak to jedno auto będzie przejeżdżać na cykl, to ja dziękuję, ty. My tu będziemy stać dwa dni. Ja pierniczę. 12 km do celu, rozumiecie? Gdzie tu już mamy? 15 minut. Jechać, jechać. Co mi się tu za czerwona kontrolka świeci, cholera? No nie, no ja pierniczę. Czemu jakaś czerwona mi się kontrolka świeci? What the hell? Panie! Nie do tyłu. Jedź pan, jedź. A gdybyśmy zrobili taki myk? Policja się nie przyczepiła do tego. I teraz przejechały dwa auta! O, limit do 55. I rura, kurde. Ale jest znak, tak? A zaraz będzie nagle spowolnienie? Nie, no jest znak, jest elegancko. Co tam płaczesz? Nie, no bo to kurde. Człowieku, stałem na światłach 3 cykle, żeby przejechać, nie? A za mną stanęła zaraz policja i nie mogłem, kurde, nic odpierdzielić. A co, jak przejedziesz, to oni też ci zaraz ten? Na czerwonym, ta! Mandat! Kurde, to jest, wiesz... O, jakiś kurde ważniak stał sobie. Dobra, gdzie ta cysterna? Dawaj mi tą cysternę. Kurwa, 15 metrów. Znaczy, co ja gadam? Z 18 będzie miała ta cysterna, jak nie więcej. U nas to by było już ponad gabarytowe. A u nich to standard. Nie wierzę. Ja pierdziu! Żebyś to zobaczył, stary. Potem sobie na odcinku. Ja pierdziele. Come on, wyjeżdżaj, pusto. Ja pierdzielę. Jakie to jest długie. Niesamowite. Można jakoś z wiadomości wszystkie załączniki pobrać? Na Gmailu? Na Gmailu nie wiem. Wiem, że na Interi chyba można, ale... Z Gmaila ja rzadko korzystam. Na Gmaila ja założyłem tylko dla YouTube'a. A tak to... Na co dzień z Interi korzystam sobie. Kurde, muszę wszystko po kolei. Mam zielone. Żeby nie było. O, jakiś wrak ciężarówki stoi przy drodze. Kurde, jaka rozwalona. Tysiąc kilometrów do przejechania z tą naczepą. A dostanę za to tylko 12 tysięcy euro. Dobra, my to będziemy skręcać. Jak tylko wjadę na autostradkę, to sobie zakończę odcineczek. To uwielbiam. To jest akurat w Stanach fajne. Bo w Eurotrucku, pomimo tego, że
Wiecie tak, u nas w Europie, żeby skręcić w prawo, musisz mieć strzałkę, jak jest czerwone, nie? Na głównym sygnalizatorze. A w Stanach, bo tu jest tak w American Trucku, jak jest czerwone, nie ma żadnej strzałki, pomimo tego, że nie ma żadnej strzałki, jak jest czerwone, w prawo możesz skręcić. Tylko musisz ustąpić wszystkim pierwszeństwa, ale każdy wie, że na każdym skrzyżowaniu możesz skręcić w prawo. I nie dostaniesz za to mandatu. I tak jest tutaj. Zarobista sprawa. Oho, czy ja tu pod tą górkę podjadę, kurde, z tą cysterną. Ile tu mamy? 18 ton znowu. To jest śmieszne w ogóle, ta cysterna musi być pusta przecież. Przecież sama ta cysterna przy takiej długości waży 18 ton. A z paliwem to by było, kurde, 50 ton jak nic. Okej. Raport sytuacyjny. Dostarczyć musimy najpóźniej za 30 godzin. Do spania mam 10 godzin, a przewidywany czas do więzienia 16 godzin, tak więc jedno przespanie będę musiał zrobić sobie. Jeden odpoczynek na sen, czyli no nie wiem, czy kurczę. Tak chyba zrobię, że dojadę do momentu, aż właśnie nie będę musiał spać, tam się prześpię i wtedy będę kontynuował odcinek, nie? Bo tam mi zostanie dosłownie 6 godzin do przejechania, a 6 godzin, no to będzie jakieś też 200 kilosów chyba. Nie wiem, może nawet więcej. A ciul wie. Natomiast teraz, z racji tej, że mamy już 23 minuty prawie, myślę, że to w zupełności wystarczy. I tak już wyjechaliśmy na autostradę. Tutaj nic ciekawego się dziać nie będzie, przez to, że jadę 90 na godzinę, a nie mogę tak jak w Eurotrucku 150 i jadę slalomem między autami. Ale nie martwcie się, z Eurotrucka jeszcze nagram drugi sezon. Kilka odcinków, bo kilka, ale będzie. No i wtedy pokażę wam, jak to się jeździ. Jakieś tutaj sprzeczności? Nie. No. Tak myślałem. Nie. To, że ty nie umiesz w Eurotrucku jeździć, nie znaczy, że ja źle jeżdżę. Nie mówmy tu o Eurotrucku. No. Holendra cebulę wyrywać. Tak, no, oczywiście. A nie tutaj jeździć. Eurotrucku. Dobra, moi drodzy, więc to by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.